To ja na początek chciałbym tak spoptować z jednej rzeczy, bo od dłuższego czasu nie wychodziłem i nie mówiłem tego, co w ogóle mam w sobie do kościoła, z racji tego, że się bałem i czułem się poniżony i masę innych rzeczy, ale to już nie będę przedłużał. Więc zacznę od takiej rzeczy, że miałem sen parę tygodni temu. Idę sobie w supermarkecie i jakaś tam muzyka sobie leci, ja sobie radośnie robię te zakupy i gra, za chwilę włączać muzyka, Grzegorz Kloc, naprawdę jesteś ty. I to tak ładnie pasuje w ogóle do tej zakupowej muzyki, nie? Jak sobie idę i za chwilę się włącza taki komunikat bardzo profesjonalny i pani mówi w ogóle, ale czułem w ogóle, że jest coś takiego, że za parę dni w ogóle będzie Chrystus przyjdzie, w ogóle miałem takie uczucie. I pani tak ogłasza w ogóle profesjonalnym głosem tą sprawę, że już tak za chwilę będzie ten Chrystus i tak dalej, że to, jest tak, to było tak bardzo profesjonalne. Potem wychodzę z tego sklepu, patrzę przy mikrofonie, w ogóle tym ogłaszała Anita w ogóle, także takie coś. Miałem na ten temat jakieś pewne, że tak powiem, interpretacje, raz, że warto, nie wiem, być na jakimś tam stanowisku swoim i wykorzystać to stanowisko, dwa, że warto zrobić to profesjonalnie, ale to jest, że tak powiem, zaległe. A teraz bieżące, rzecz, którą, że tak powiem, ostatnio też przeżywam. Parę tygodni temu przyszedłem do Agaty i powiedziałem, że po prostu mnie komora ani ziemi, ani grzeje. I rzeczywiście tak było, ani ziębiło mnie, ani grzała, dlatego że po prostu nie zaczynałem jej, tak? Taka to też prawda. I w pewnym momencie po prostu byłem tak jakoś, nie wiem, zaprzątnięty jakimś, nie wiem, czy martwieniem się, czy takim poczuciem presji, że coś stracę cały czas, że nie ma czasu, że w końcu któregoś dnia powiedziałem, nie no, ustawię sobie timer na 7 minut i mówię, spotkam się te 7 minut z Bogiem. I przedem mówię, Boże, przepraszam, że to tylko 7 minut, wiem, że to głupio, że ustawiam timer i tak dalej, i tak dalej. I nagle w te 7 minut Bóg mi rozwiązał rzeczy z, nie wiem, z półtorej miesiąca w ogóle i zapisałem to na kartce, zrobiłem, mówię, wow. Po prostu, i Boże, czemu? Dlaczego? Czemu, skoro z 7 minut mi rozwiązałeś tyle rzeczy, to czemu po prostu jakoś mnie nie zachęciłeś do tego szybciej? Przez parę miesięcy chodziłem i nie spotkałem się z Tobą. Dlaczego? I Bóg mi powiedział wtedy, że do Niego się przychodzi przez punkt neutralności, że nie ma żadnej zachęty do tego, że zachęta to będzie po. Jakby po tym spotkaniu, że to jest, później jest, ale ja też nie mówię każdemu, żeby sobie ustawiał na 7 minut, bo nie wiem, ile kto potrzebuje z Bogiem. Ja potem oczywiście to wydłużałem sobie ten czas, następny dzień dałem 10 minut. Słuchajcie, nie mówię wam serio, bo tak było. Dałem 10 minut z Bogiem, no i ustawiłem, powiedziałem, Boże, no mam dzisiaj tylko 10 minut, tak na tą sprawę. Chociaż nie miałem żadnych zajęć takich naprawdę ważnych, ale nie wiem, dlaczego tak było. No ale takie małe początki to były, tak, tego. No i 10 minut, że tak powiem, minęło i jakby ucina się rozmowa, tak? Ja z Bogiem w jakiś tam specyficzny dla siebie sposób rozmawiam, nie wiem, że nie każdy tak ma, ale ja sobie tak rozmawiam i znam ten głos, bo ten głos po prostu rozwiązuje moje problemy, także tak znam ten głos. I po tej 10 minutach koniec. I tylko słyszę, ty ustaliłeś 10 minut, możesz już iść. Nie? I ja sobie myślę, wow, przecież to jest tak dziwne, że po prostu i czuję nawet coś takiego, nie no, w ogóle ustaliłem 10 minut, koniec rozmowy w ogóle i czuję się po prostu głupio, mówię, Bóg tak w ogóle pragnie tej rozmowy, tej relacji ze mną, a ja w ogóle mu wyznaczyłem 10 minut, a on się w ogóle trzyma, tak? I w ogóle poczułem się po prostu tak w taki sposób zdrowy, głupio po prostu, żeby dlaczego takie coś Bogu w ogóle robi. No ale mijał teraz czas, to było już też parę tygodni temu. I ostatnio namierzyłem coś takiego, że w ogóle boję się wielu rzeczy. Wypisałem sobie z Matyldą na flipcharcie, czego się tam boję. W ogóle tam było mnóstwo rzeczy. Boję się opinii ludzi, boję się bycia niekompetentnym. Tak? Dlatego też na przykład, kiedy się dawałem przy Przemku w Mięsiku, że się znam na kompresorze muzycznym, bo się bałem bycia niekompetentnym na przykład. Tak? Bałem się bycia też gorszym, więc dlatego też na przykład nie traktowałem rad na przykład Tadeusza, że tak powiem, na temat tego przychodź wcześniej i tak dalej, tak jak powinienem traktować, tylko po prostu no buntowałem się przeciwko temu i potem przez cały tydzień chodziłem z żalem w sercu do paru ludzi z kościoła, między innymi do Przemka i do tatka, bo mi powiedzieli coś tam, jak przyszedłeś, nie wiem, zawsze coś tam, takie proste rzeczy, czy że się spóźniłem i tak dalej, no ale w końcu to były jakieś tam zasady ustalone, których nie chciałem przestrzegać, więc przepraszam was za to, że nie przestrzegałem tego.
Ale poszedłem do Artura z tym tematem, tej niekompetencji mojej i tych wszystkich błędów, powiedziałem mu i wyszły takie sprawy z tego, że no po prostu od dziecka zostałem nauczony warunkowej miłości za moje umiejętności, kompetencje, talenty, które miałem i rzeczywiście byłem takim dzieckiem, które gdzieś tam często się ktoś tam chwalił tym, że co, no jakimiś tam różnymi rzeczami, że coś mi wyszło, że coś zrobiłem, że coś naprawiłem i tak dalej. I często też wiele ludzi oczekiwało ode mnie tego, że coś im pomogę, naprawię, rozwiążę i za to byłem chwalony i jakoś w pewnym sposób zacząłem się od tego uzależniać. I stąd ten strach, ale tak naprawdę to był strach, ponieważ nie znałem bezwarunkowej miłości. No i Artur powiedział, no rozbrój się z tych talentów, z tego wszystkiego, no i idź, szukaj po prostu tej bezwarunkowej miłości, tak? W skrócie mówiąc, bo to chyba dłuższa rozmowa. Żeby jakby, no, nie, no rozbroiłem się z tego, no i po prostu czułem się beznadziejnie. Po prostu niekochany, straszliwie się czułem. I był taki temat z Matyldą, też sobie rozważaliśmy, jaką pracę mogę tak naprawdę podjąć, bo więc żeby nie iść za tym, co już znam, bo z przeszłości, to zaczęliśmy tam rozpisywać różne moje mocne strony. Znaczy ja trochę poprosiłem Matyldę, żeby zadała mi parę pytań, które może mnie przeprowadzą. Więc Matylda wypisała na tablicy jakieś moje tam mocne strony, ja część z tego mówiłem, i napisała odważny. A ja mówię, nie jestem odważny, nie pisz tego. Ona mówi, nie, no jesteś tam, to zrobiłeś, tam poszedłeś, wiesz. Ja mówię, nie jestem odważny. Skreś to, ja się uczę teraz być odważnym. Ilu rzeczy się bałem. Ostatnio wypisywaliśmy. I pokłóciłem się, zacząłem nawet, przyznam szczerze, się wyzywać. Dlatego, że mówiła mi, że jestem odważny. Rozumiecie? Nie ścierała tego. I po prostu nie wiem, co się we mnie zaczęło dziać, ale wiecie co, słuchajcie, no pracuję teraz z Arturem na tym, żebym się nie szukał wartości w moich cechach, skreś to odważny. I słuchajcie, nie wiem, co się zaczęło dziać. Atmosfera zrobiła się gruba, ja wszedłem gdzieś tam do drugiego pokoju, było dosyć nieciekawie. I słuchajcie, no jakby coś we mnie cały czas ciążyło po tym wszystkim. Jakby nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje i strasznie w ogóle czułem się takim nikim, naprawdę, że nie jestem odważny, tak? I to nie chodziło o fakt, bo parę faktów z życia bym znalazł, że jestem odważny, tak? Parę faktów, że nie jestem, więc dane nie mówią, nie rozstrzygają niczego. Tak, trzeba podjąć decyzję, czy jestem, czy nie jestem. Więc sytuacja jest taka, że okej, jak już tam to zakończyliśmy, tam niby ją przeprosiłem, chociaż w sercu miałem do niej żal za to, że ktoś mi się zdał bardzo, nie wiem, dobra, to jest śmieszne teraz, ale uwierzcie mi, wtedy naprawdę widziałem w niej wroga, nie? I sytuacja była taka, zasnąłem tak jakoś tym i budzę się w nocy, nie wiem, gdzieś tam, nieważne, która godzina, nie będzie czwarta. Słuchajcie, budzę się i czuję, że w ogóle muszę tak do toalety, w ogóle strasznie pilnie. No to idę, siadam na tej toalecie i słuchajcie, czuję, że zaczyna mnie zalewać pot i dziwnie kołatać mi serce, ale bardzo dziwnie. I słuchajcie, nie wiem, co się dzieje. Telefon szybko odłożyłem, bo czułem, że już nie mogę go utrzymać. I myślę sobie, nie wiem, zawołam Matyldę, ale nie mogłem krzyknąć. I mówię, nie, trzeba wezwać pogotowie w ogóle, ale tak sobie pomyślałem, bo dzień wcześniej tam na dworcu widziałem taką sytuację, jak karetka przyjechała i w ogóle do jakiegoś człowieka tak słabo obsługiwali ci ratownicy, mówię, nie no, przejadą tutaj, nie chcę tego nawet. I słuchajcie, naprawdę zaczyna mi mieć coraz mocniej, znaczy nie wiem czy mocniej, coraz dziwniej to serce, jestem coraz bardziej zrany, potem czuję się coraz słabiej w ogóle, nie wiem, czy mam jakieś odruchy wymiotne i mam wrażenie, że ja mam jakiś zapał w ogóle, chociaż serce mam zdrowe i nie mam w ogóle tutaj medycznych żadnych, że tak powiem, uzasadnień tego, co się w tym momencie dzieje. I czuję się w ogóle strasznie ten, i nagle w tym momencie odcina mnie w ogóle i nie wiem, co się dzieje, tak? I w ogóle straciłem przytomność. Za jakiś czas budzę się, głowa w spłuczce, leci woda, tak, taki szczegół. Słuchajcie, to nie było dla mnie w ogóle... Aha, przepraszam, przed tym, jak już był ten stan już taki kulminacyjny, wołałem, Boże, pomóż mi, co jest bardzo ważne. Boże, błagam Cię, pomóż mi, bo ostatnio naprawdę nie wołałem do Niego szczerze, Boże, pomóż mi, tak naprawdę, nie? Bo nic nie było na tyle poważnego, a ja z wszystkim przecież sobie poradzę, także i tak dalej, nie? Więc zacząłem krzyczeć, Boże, pomóż mi, naprawdę, ale tak już naprawdę na tyle, na ile mogłem wewnętrznie i odcięło mnie jakby za jakiś czas, jak już się odtchnąłem z tego, to już jakby trochę było lepiej ze mną, jakby to serce się uspokoiło, tam
wyszedłem, zasnąłem taki zmęczony, rano się budziłem i nie było nic, bo żadnego problemu z tym, tak? Oczywiście nie uznawałem tego, że jakiś problem z sercem, bo nie mam niczego takiego, tak? I to nie jest tylko przez wiarę mówię, chociaż dodatkowo też mówię, ale po prostu nie mam tak czysto po ludzku nawet, dla niewierzącej też nie mam. No, także, sytuacja jest tego typu, że nie wiem, o co chodzi w ogóle, co się zdarzyło w nocy, nie? Czy w ogóle demony przyszły, chciały je zabić, czy co to w ogóle miało być? Na pewno też, bo pewnie wykorzystało każdą sytuację. I słuchajcie, na drugi dzień jakoś tak w ogóle, no wiem, że muszę spotkać się z Bogiem, jakby przegadać ten temat. I jakoś tak czuję, że muszę zajrzeć do tej takiej naszej biblioteczki. I znajduję tam książkę Boży sposób na odrzucenie, czy coś takiego, Derka Prince'a. Tam podkreślone już część było rzeczy, bo to książka była wszystko już wcześniej czytana. I dociera do mnie, czytam tam sobie tak wyrywkowo, dosyć szybko czytam. I dochodzę do takiego momentu, że Jezus umarł tak naprawdę na tym krzyżu przez to, że odrzucił go własny ojciec. I pękło mu serce. I zaczynam przypomnieć sobie ten stan i ja mówię, kurczę, ja w nocy prawie umarłem z odrzucenia. Naprawdę, ja sobie przypomniałem, co to jest. I przypominam sobie takie fakty gdzieś tam historyczne, że jak się wyrzucało kogoś z wioski, to umierał, tak? Po prostu dlatego, że był odrzucany przez społeczność. I dociera do mnie po prostu, że ja w nocy po prostu przeżyłem to i rozryczałem się tak, jak naprawdę, uwierzcie mi, nie wiem, czy kiedykolwiek, tak? Po prostu prawdziwie zeszło ze mnie po prostu napięcie, płakałem po prostu, nie interesowało mnie, czy tam Matylda jeszcze coś to słyszy, po prostu zeszło ze mnie i zrozumiałem po prostu wtedy naprawdę ten moment, że Jezus naprawdę poniósł odrzucenie. I to jest najlepsze, że to się działo w tym tygodniu, także to jest w ogóle w temat dzisiejszy totalnie. I że on naprawdę, tak naprawdę, znaczy wtedy wewnętrznie coś we mnie się zmieniło, co dało mi odwagę w ogóle do tego, żeby znowu wyjść i mówić odważnie o Bogu, jaki On w ogóle jest, co On zrobił, co się, że tak powiem, zmieniło w moim życiu przez to. Słuchajcie, nie chciałbym tego jakby przeintelektualizować, ale chciałbym wam przekazać po prostu to, co jakby z tego płynęło na koniec. Że po prostu Bóg naprawdę poniósł to odrzucenie na krzyż i naprawdę wyobraziłem sobie, a poczułem to fizycznie w nocy tego dnia, tak? Że on upękło po prostu serce z odrzucenia, bo odrzucił go ojciec, nie? I to jest w ogóle sytuacja dla mnie... Nie wiem, czy teologowie z tym zgadzają, Derek Prince tak napisał w książce, ja osobiście tak uważam po tym doświadczeniu. I wiem, że ta wymiana krzyżowa, która dotyczy odrzucenia... A, dobra, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Dla mnie odrzucenie przed tym oznaczało mniej więcej tyle... Słuchajcie, wpadłem teraz takie emocje z tym doświadczeniem, że przepraszam, nie wiem, co powiedzieć, ale wiem, że mam coś jeszcze do powiedzenia. Wcześniej dla mnie odrzucenie Kościoła Mocy, to dla mnie była taka gadka Kościoła Mocy, takiej, że tak powiem, nomenklatura Kościoła Mocy, humanizm, odrzucenie, religia, poniżenie, tak? I uwierzcie mi, narzekać mi się chciało od tego często, bo ciągle odrzucenie i zrozumiałem, że odrzucenie jest korzeniem większości w ogóle problemów, że korzeniem tego, że ja się czułem niekompetentny i tak dalej, to było właśnie odrzucenie. Że te wszystkie rzeczy, które wcześniej siedziały w moim życiu, że ja się bałem wykonywać telefonów biznesowych, mimo że miałem fajną opcję dla kogoś, to było właśnie odrzucenie. Że odrzucenie stało za tak wieloma rzeczami w moim życiu, że po tym wszystkim, po tym doświadczeniu z Bogiem, gdzie przyjąłem, że On poniósł to na krzyżu, ja zrozumiałem po prostu, że ja już w ogóle nie wrócę do tego stanu, w którym byłem wcześniej, że już nie będę bał, bo ja już wziąłem z krzyża po prostu to, że jestem zaakceptowany. Właśnie to chciałem powiedzieć.